10. Przerwanie tamy trzech przełomów. Chiny. Tama trzech przełomów to budowla gigantyczna w iście chińskim stylu, największa i najdroższa tego rodzaju. Wyjątkowo intensywne opady w centralnych Chinach poddają ją właśnie najcięższym próbom w jej krótkiej historii. Władze zapewniają, że nie ma ryzyka. Należy mieć nadzieję, że tak jest, bo jej przerwanie oznaczałoby kryzys na skalę globalną. Władze ludowe Chin podały informację, że z powodu naporu ogromnej ilości wody tama trzech przełomów uległa lekkiej deformacji. Eksperci i media zachodnie nie podzielają tej opinii. Przypuszczają, że uszkodzenia mogą być znaczne, a zagrożenie pęknięcia tamy jest bardzo realne. Jeżeli tama trzech przełomów faktycznie zostałaby przerwana, fala powodziowa może zalać tereny zamieszkane przez około 120 milionów ludzi. Woda zniszczyłaby znajdujące się przy tamie miasto Yingchang w pół godziny, natomiast oddalone o 100 km dalej Yingzhou w mniej niż godzinę. W 24 godziny fala dotarłaby do Szanghaju. Landlord Go to gra, w której możesz kupić na przykład rynek główny w Krakowie i zarabiać na nim. Miliony prawdziwych budynków w prawdziwych lokalizacjach. Sprawdź, co możesz kupić w swoim mieście. Podczas gry możesz spacerować, kupując budynki. Gra jest innowacyjnym połączeniem Monopoly oraz Pokémon Go. Ciekawym atrybutem gry jest również możliwość kupowania budynków na całym świecie. Gra wykorzystuje technologię geolokalizacji oraz miesza wirtualną rzeczywistość z prawdziwym światem. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, a są zapewnione, bo możesz handlować z ludźmi z całego świata. Graj za darmo. Korzystając z linku w opisie, zgarniesz na początek gry milion wirtualnej gotówki na inwestycje. Link do gry znajdziesz w opisie. 9. Naturalna zapora wodna Usoj, która w każdej chwili może się zawalić. Usoj to osuwisko skalne we wschodnim Tadżykistanie w dolinie płynącej w górach środkowego Pamiru rzeki Bartang. Powstała tam naturalna zapora wodna, której wysokość wynosi 567 metrów, długość 5 km, szerokość 3 km i powierzchnia niemal 11 km². Jest to najwyższa zapora na świecie, biorąc pod uwagę zarówno obiekty naturalne, jak i wytworzone przez człowieka. Po jej powstaniu uniemożliwiała przepływ rzeki Bartang, której wody stopniowo się podnosiły, tworząc naturalne, bezodpływowe jezioro zaporowe. W kwietniu 1914 ciśnienie napierających na skały osuwiska wód jeziora spowodowały, że dostrzeżono strumień przesączający się u jego podnóża. W ciągu następnych lat poziom jeziora podniósł się tak, że osiągnął ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Przez dziesiątki lat mieszkańcy nie zdawali sobie sprawy, że ten naturalny zbiornik wodny stanie się w przyszłości przysłowiową tykającą bombą, której obawiać się będą bardziej niż czegokolwiek. Napełniający się zbiornik coraz bardziej przesiąkał, a ciśnienie wywierane na usypaną zaporę stawało się coraz większe. O ile naukowcy byli zgodni co do tego, że sama zapora wytrzyma, to przy uwzględnieniu czynników zewnętrznych, takich jak na przykład kolejne trzęsienie ziemi, podnieśli alarm. W chwili obecnej w zbiorniku znajduje się 17 km sześciennych wody, tyle samo co mieści się w 25 jeziorach wielkości naszych Śniardw. Gdyby nastąpiło bardzo mocne trzęsienie ziemi, które spowodowałoby przerwanie całej zapory, woda uwalniając się z tego zbiornika zalałaby wszystkie dorzecza rzek w Tadżykistanie, Uzbekistanie, Afganistanie i Turkmenistanie. Zagrożonych byłoby nawet 6 milionów osób zamieszkujących te tereny. 8. Erupcja superwulkanu Yellowstone. Yellowstone Supervulcano to kaledra wulkaniczna znajdująca się pod powierzchnią ziemi na terenie Parku Narodowego Yellowstone w USA w stanie Wyoming. Kaledra o rozmiarach 55 na 80 km położona jest nad tak zwaną plamą gorącą i jest pozostałością po gigantycznych eksplozjach superwulkanu, które miały miejsce 2 milion oraz 640 tysięcy lat temu. Były to erupcje o najwyższym stopniu w 8-stopniowej skali indeksu eksplozywności wulkanicznej. W czasie ostatniej eksplozji do atmosfery zostało wyrzucone ponad 1000 km sześciennych materiału piroklastycznego. Po erupcji doszło do zapadnięcia się opróżnionej komory i powstania kaledry zapadliskowej. Obszar ten nazywany jest Wielką Kaledrą. Szacuje się, że kolejna erupcja zniszczyłaby znaczną część Stanów Zjednoczonych i doprowadziła do ochłodzenia klimatu z powodu olbrzymich ilości uwolnionych tlenków siarki, które tworzą cienki welon kwasu siarkowego wokół planety, odbijający światło słoneczne przez wiele lat. Kaledra wulkanu Yellowstone ma rozmiary około 55 na 80 km. Jej poziom nieustannie podnosi się i opada. Wahania te dochodzą do nawet 10 cm rocznie. 7. Strefa subdukcji Cascadia, która może wywołać potężne trzęsienie ziemi i ogromne tsunami.
Naukowcy ostrzegają, że zbliża się katastrofalne trzęsienie ziemi wybrzeża Ameryki Północnej, które zapadnie się do Pacyfiku, wywołując tsunami wysokie nawet na 30 metrów. Strefa subdukcji Cascadia przebiega od północnej Kalifornii do Kolumbii Brytyjskiej, a naukowcy twierdzą, że można ją z grubsza podzielić na 4 segmenty. W ciągu ostatnich 10 tysięcy lat wystąpiły 43 duże trzęsienia ziemi w tej strefie subdukcji, czasami w całej strefie naraz, a czasem tylko w jej częściach. Gdy zaangażowana jest cała strefa, uważa się, że jest w stanie wytworzyć trzęsienie ziemi o sile 9,1 w skali Richtera. Od kilku lat głośno jest o Cascadii, która w przeszłości była odpowiedzialna za katastrofalne trzęsienia ziemi na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. W ostatnich latach obszar ten nawiedziły największe serie wstrząsów od dłuższego czasu, które spędzają sen z powiek tamtejszym mieszkańcom. Mieszkańcy najbardziej zagrożonego obszaru, położonego na zachodnich wybrzeżach Kanady, a zwłaszcza na tamtejszych wyspach, są od lat przygotowani na mega wstrząs, dlatego też zaleca się im gromadzenie żywności na bieżąco na kolejne 72 godziny. Są też poinstruowani, gdzie się bezpiecznie schronić, gdy nadejdzie tsunami. 6. Przerwanie zapory Kariba w Zambii. Zapora Kariba to zapora i elektrownia wodna na rzece Zambezi, tworząca jezioro Kariba w pasie granicznym pomiędzy Zambią a Zimbabwe. Jest jedną z największych zapór wodnych na świecie, ma 128 metrów wysokości i 579 metrów długości. Przypadające na 1959 rok oddanie zapory do użytku wyznacza ważny okres w historii rozwoju gospodarczego Zambii. Jednak jednej z największych tam w Afryce grozi katastrofa, zaalarmował niedawno amerykański tygodnik The New Yorker. Kłopot w tym, że do rzeczy Zambezi, na której powstała zapora, jest najbardziej wrażliwym na porę suchą i deszczową do rzeczy w Afryce. Jak pisze New Yorker, tu odnotowuje się największe różnice poziomu wód w ciągu roku. Kiedy zbiornik Kariba zacznie się napełniać po raz kolejny, w końcu zaniedbanej hydroelektrowni może grozić katastrofa. Gdyby tama rzeczywiście runęła, powstała fala powodziowa doprowadziłaby do zniszczenia położonej 480 km dalej innej hydroelektrowni, Korabasa w Mozambiku, będącej największą tego typu konstrukcją na południe od Sahary. Obie hydroelektrownie zapewniają łącznie 40% energii elektrycznej wykorzystywanej przez 12 krajów Afryki Południowej. Gdyby ich nagle zabrakło, gospodarka całego regionu znalazłaby się w poważnych tarapatach. Alarmujące sygnały z Zambii nie umknęły uwadze społeczności międzynarodowej. W listopadzie 2014 roku Bank Światowy i kilku innych darczyńców udzieliły afrykańskiemu państwu pożyczki w wysokości niemal 300 milionów dolarów na naprawę zapory. 5. Zapadliska z powodu historycznego górnictwa. Zawalenia gruntu nad opuszczonymi podziemnymi kopalniami stanowią nowe zagrożenie dla środowiska na świecie. Wysokie ryzyko związane z pustkami podpowierzchniowymi w połączeniu z brakiem wiedzy na temat cech geometrycznych i geomechanicznych obszarów górniczych sprawiają, że opuszczone kopalnie podziemne są jednym z największych wyzwań dla krajów o długiej historii wydobycia. Sprawne zarządzanie każdym rodzajem ryzyka zawalenia historycznych kopalni wymaga stworzenia scenariusza ryzyka, najbardziej rzeczywistego, który powinien być podstawą podejmowania decyzji. Jednak w rzeczywistości jest to bardzo trudne, ponieważ niekiedy nie ma nawet dostępnych map ukazujących przebieg wyrobisk. W internecie możemy znaleźć materiał, który ukazuje, jak doszło do zawalenia się wyrobiska w Polsce w Trzebini w 2021 roku. Olbrzymia dziura ukazała się na terenie ogródków działkowych i pochłonęła pokaźną część działki jednego z mieszkańców. Straż pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia, a następnie przystąpiono do zasypywania otworu. Do podobnego zdarzenia doszło również w Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Nieopodal mieszkalnego domu zapadł się pionowy szyb o głębokości niemal 100 metrów. 4. Wzrost poziomu morza. W skali geologicznej obecny poziom morza jest niski, niższy o 150, a nawet 400 metrów od maksymalnych. Obecny poziom morza, przyjmowany jako stały punkt odniesienia, jest czasowo bardzo niestały. Najniższy poziom oceanów był wtedy, gdy cała Ziemia zamarzła ostatnio około 600 milionów lat temu. Wyższe geologiczne poziomy morza związane były również z rozmieszczeniem, a głównie rozpłaszczeniem kontynentów. Im bardziej lądy są wypiętrzone, tym niższy jest poziom oceanu. Erozja powoduje zasypywanie morza i podnoszenie jego poziomu, wypiętrzanie gór odwrotnie jego obniżanie. Kontynenty w historii naszej planety co najmniej dwa razy zebrały się razem i podzieliły.
Obecnie, jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 100 specjalistów, wzrost poziomu mórz jest szybszy niż wcześniej sądzono i do końca stulecia może przekroczyć 1 metr, chyba że zmniejszy się globalne emisje gazów cieplarnianych. Opierając się na nowej wiedzy na temat wrażliwości klimatu i topnienia lodu polarnego, eksperci twierdzą, że nadmorskie miasta powinny przygotować się na kłopoty, które wystąpią wcześniej niż przewiduje Organizacja Narodów Zjednoczonych, a wzrosty poziomu wód mogą wynieść nawet 5 metrów do 2300 roku. Najbardziej zagrożonymi miastami na świecie są szczególnie miasta w Chinach, Indiach oraz Stanach Zjednoczonych. Na Ziemi znajduje się ponad 5 milionów mil sześciennych lodu, a niektórzy naukowcy twierdzą, że całkowite stopnienie go to kwestia 5000 lat. 3. Erupcja superwulkanu Toba. Kaledra wulkanu Toba na indonezyjskiej Sumatrze jest największą na świecie. Wypełnia ją największe jezioro w kraju o długości 100 km i szerokości 30 km i głębokości 505 metrów. Erupcja superwulkanu Toba może być znacznie bardziej prawdopodobna niż wcześniej sądzono, ostrzegają naukowcy. Uważają, że dotychczasowe założenia dotyczące prawdopodobnego wybuchu superwulkanu pod jeziorem Toba na Sumatrze mogą być błędne. Erupcja może nastąpić dużo wcześniej. Uważa się, że ten wulkan wybuchł ostatnio około 74 tysiące lat temu, a niektórzy badacze uważają, że erupcja uwolniła do atmosfery 6 milionów ton dwutlenku siarki, co doprowadziło do spadku globalnych temperatur o 15 stopni w ciągu 3 lat. Supererupcje są jednymi z najbardziej katastrofalnych wydarzeń w historii Ziemi, uwalniając ogromne ilości magmy niemal natychmiast. Mogą wpłynąć na globalny klimat do tego stopnia, że pogrążą Ziemię w wulkanicznej zimie, która jest wyjątkowo mroźnym okresem, który może skutkować powszechnym zmniejszeniem populacji. Obecnie wulkan Toba wykazuje oznaki powolnego wybudzania się. 27 marca 2021 roku 148 km pod powierzchnią położonej w kaledrze wyspy Samosir doszło do trzęsienia ziemi, które może zwiastować niepokojącą przyszłość. 2. Osuwisko Hilina na Hawajach, które może wywołać mega tsunami. Aktualnie na największej wyspie archipelagu obserwowane jest osunięcie Hilina obejmujące cały południowy stok wulkanu Kilauea, które jak na razie dość powoli pełza w dół szybkością miejscami do 10 cm rocznie. Jednak jeżeli ta prędkość się zwiększy, zapoczątkuje to serię nieodwracalnych zdarzeń. Na Hawajach osuwiska tego rodzaju nazywane są lawinami gruzowymi. Gdyby cały opad Hilina natychmiast wpadł do oceanu, mogłoby to spowodować trzęsienie ziemi o sile ponad 9 stopni i mega tsunami. Ruchowi podlega obecnie około 10 tysięcy kilometrów sześciennych skał. Wpadnięcie czegoś takiego do oceanu wywołałoby tsunami, które na obszarze Hawajów osiągnęłoby kilkaset metrów wysokości, a jeszcze u wybrzeży obok Ameryk osiągnęłoby co najmniej kilkanaście metrów. Oceny geologów są różne, w raptownej zapaści przeszkadzają w tym miejscu podwodne góry oraz wybrzuszenie osadów u czoła osunięcia, o które cała ta bryła się zapiera. Stąd dominująca jest uspokajająca teoria, że jak na razie nic nie wskazuje na katastrofalny scenariusz. Jednak podobna sytuacja zdarzyła się już w przeszłości, zapadnięciu uległ cały półwysep. Pęknięcie dotarło aż do podstawy tej wznoszącej się na kilka kilometrów od dna oceanu wyspy, dlatego łączna objętość osuniętego materiału przekroczyła 7000 km sześciennych. Miało to miejsce około pół miliona lat temu. 1. Przeludnienie. To sytuacja polegająca na występowaniu nadmiernej liczby ludności, których środowisko naturalne nie jest w stanie utrzymać pod względem pożywienia, wody pitnej czy powietrza do oddychania. Światowa populacja nieustannie wzrastała od końca okresu około 1350 roku, aczkolwiek najbardziej znaczący wzrost odnotowuje się od lat 50. ubiegłego wieku, głównie ze względu na postęp w medycynie i wzrost wydajności produkcji rolnej. To prawda, że jak wskazują eksperci Międzynarodowego Zespołu do Spraw Klimatu, wzrost liczby ludności powoduje zwiększenie emisji gazów cieplarnianych, ale jeszcze większy wpływ na emisje na głowę każdego mieszkańca Ziemi wywierają rosnące dochody. W najbogatszych krajach emisje są 50 razy większe niż w krajach najuboższych. Na początku ubiegłej dekady ONZ-owski Fundusz Ludnościowy opublikował bardzo niepokojący raport Stan światowej ludności w 2011 roku.
Eksperci dowodzili, że w połowie XXI wieku naszą planetę zamieszkiwać będzie niemal 10 miliardów ludzi. W 2014 roku magazyn Science opublikował badania naukowców z University of Washington, którzy doszli do wniosku, że do końca wieku będzie nas być może 12 miliardów. W okolicach roku 2030 blisko połowa mieszkańców Ziemi stanie przed problemem deficytu zasobów wody pitnej. Spowoduje to masowe migracje ludzi z obszarów pustynnych i półpustynnych. Już teraz na świecie ponad 1 200 000 000 ludzi ma utrudniony dostęp do wody. Jednak w ostatnim czasie stanowisko naukowców się zmieniło. Najnowsze badania pokazują, że obecnie na świecie żyją około 2 miliardy dzieci w wieku do 15 lat. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2100 roku będzie ich również 2 miliardy, czyli tyle co dzisiaj. Co za tym idzie, najprawdopodobniej w najbliższych dziesięcioleciach ilość mieszkańców naszej planety pozostanie mniej więcej taka sama. Dziękujemy za oglądanie, nie zapomnij zostawić kciuka do góry i zasubskrybować naszego kanału. W komentarzu możesz podzielić się sugestiami na następne odcinki i nie zapomnij też wpaść do nas na Instagrama i Facebooka.